No to co? Idzie weekend, idzie KSW, a więc czas na pewniaczki. Myśleliście, że w związku z tym, że jestem na planie Ninja Warrior, zostawię was bez typowania? Bzdura absolutna. Jedziemy, żeby nie tracić czasu, bo wiem, że czekacie. Słuchajcie, pierwszy pojedynek, który typuję, to Maciejowski kontra Kaszuba. Bez większego zagłębiania się, myślę, że Kaszuba jeszcze to nie jest ten poziom, jeszcze mówię, aby zacząć wygrywać w KSW. Także tutaj mój typ idzie na Maciejowskiego. Kolejny pojedynek na karcie, czyli starcie Szymajdy z Jase. Luksemburczyk, co ciekawe w ogóle, zawodnik z Luksemburga w KSW. Pokazał się w pierwszej walce swojej dla organizacji naprawdę z dobrej strony. Taki wymęczający zawodnik. I jeżeli mam typować tutaj zwycięzcę pojedynku, to wydaje mi się, że ten poziom zapaśniczyl Jase będzie, jak widzicie, tak wysoki jak nasze Power Tower tutaj na Ninja Warrior. I zwycięzca tego pojedynku, według mojej opinii, to Jase. Kolejny pojedynek to starcie pani Smajć, Luzar Smajć, przepraszam, kontra Emilia Czerwińska. Nie mam tutaj wątpliwości, że pojedynek wygra Czerwińska. Można jeszcze pokusić się o to, że wygra decyzją, ale nie zrobię tego, bo mam jakieś dziwne wrażenie, że Emilia będzie w stanie skończyć rywalkę. Kolejny pojedynek, który, patrząc, że siedzę na publiczności, to rozgrzeje na pewno publiczność w Kielcach. Kaczmarczyk kontra Śmiełowski. I teraz uwaga, ja w tym pojedynku stawiam, że pojedynek zakończy się decyzją, ale nie mam odwagi postawić zwycięzcy, bo to jest walka z cyklu, że zdarzyć może się absolutnie wszystko. Mój typ, decyzja. Wbrew pozorom, znając umiejętności strajkerskie obu panów, myślę, że to będą trzy rundy fajnej bitki. Ja powoli muszę się zbierać już, aby rozpoczynać nagrania Ninja Warrior, więc witam z mojej garderoby i w zasadzie żegnam z mojej garderoby, typując walkę wieczoru. Grzebyk kontra Romanowski. Faworytem Grzebyk, a mój typ? Na Tomiego. Postawiłem przeciwko niemu z Pietrzakiem i nie zrobię tego błędu teraz. Także życzę nam wszystkim zieloności. Do zobaczenia w niedzielę w dobrych humorach.